poszukiwacze zgromadziła kwiat. Dobrze im szło, bo byli zdolni, lecz bezpiecznie schować skarbów swych nie mieli jak. Aż ktoś im rzekł, ja to załatwię, przechowam dla was cały złoty piach. Postawił bank, a w nocy w knajpie, stawiając wszystkim whisky, myślał tak. Ej, bardzo przyjemnie wydaje się czyjeś pieniądze. Bardzo przyjemnie się czyjeś pieniądze wydaje. Bardzo przyjemnie wydaje się czyjeś pieniądze. A zwłaszcza gdy potem coś jeszcze dla siebie zostaje. Dziś w korporacjach, na eventach, kongresach, zjazdach, konferencjach stu, próżniaczej klasy tłum się pęta, bo nie tworzy nic, więc szansy musisz szukać tu. To jedna z tych tajemnic słodkich, których rozwikłać się nie śpieszy nikt. Skąd się właściwie biorą środki na super hotel i wykwintny wikt? Cóż, bardzo przyjemnie wydaje się czyjeś pieniądze. Bardzo przyjemnie się czyjeś pieniądze wydaje. Bardzo przyjemnie wydaje się czyjeś pieniądze. A zwłaszcza gdy potem coś jeszcze dla siebie zostaje. Słodkiego życia nigdy dosyć, a podejrzanej kasy tyle w krąg, że można za nią kupić głosy i do władzy torwać się, by dusz sprawować rząd. Ludzie na wiedzę są odporni, bo po co sobie nią zaprzątać mózg? A ci górnicy w Kalifornii jeszcze się cieszą, że dostali 500+, bo bardzo przyjemnie rozdaje się czyjeś pieniądze. Bardzo przyjemnie się czyjeś pieniądze rozdaje. Bardzo przyjemnie rozdaje się czyjeś pieniądze. A zwłaszcza gdy potem coś jeszcze dla siebie zostaje. Bardzo przyjemnie rozdaje się czyjeś pieniądze. Bardzo przyjemnie się czyjeś pieniądze rozdaje. Bardzo przyjemnie rozdaje się czyjeś pieniądze. A co nas obchodzi, że dług nasz dla wnuków zostaje?